Dwa lata temu miałem operację na tam, przegrodę nosową i zatokę. No i miałem leżeć w szpitalu dwa dni góra, no ale spuchła mi twarz, także wyglądam jak potworna dynia. Zresztą codziennie dokumentowałem moją twarz na aparacie fotograficznym. No i codziennie się pytam mojego pana doktora, czy to normalne, że jestem taki spuchnięty, że nie widać mojego lewego oka. On mówi, tak, tak, to jest normalne, to normalne przy tym zabiegu. No i tak mija kilka dni, codziennie po prostu to samo, coraz bardziej jestem spuchnięty. Po tygodniu w końcu moja twarz doszła do siebie i mówię, czy przychodzi ten lekarz i mówi, o, widzę, że już zeszła panu puchlizna. Ja mówię, no tak, zeszła. On, o Boże. Jezu. To kamień spadł mi z serca, naprawdę. Wie pan, bo ja już byłem przekonany, że przeciąłem panu kanaliki łzowe. Ja mówię, to naprawdę cudownie. Ale nadal nie mam czucia w dziąśle tutaj. A on mówi, to normalne.